Hej, witajcie moim listy. Ej, strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek. Zagramy w Big Pharma. I teraz tak. Nie dla zysku. Średniak. Osiągnij zysk operacyjny w wysokości 200 tysięcy przez 12 miesięcy. I z B jako minimalny rating produktu. Sasha Grain Corporation. I teraz tak. Z okazji takiej, że już to raz spieprzyłem. Bo nie wiedziałem, jak zrobić rating leku B. To było źle. I teraz tak. Mam nadzieję, że tym razem, bo wcześniej nagrałem półtora odcinka i stwierdziłem pieprze to, bo nie dosyć, że mieliśmy dla dużo długi, to jeszcze było wszystko nierentowne. I chuje mu jej, było wszystko źle. Więc tak. Tym razem. Zaczniemy to trochę inaczej. Czyli nie będę szedł tak jak to miało miejsce wcześniej, czyli pod pełną tam masę, jak najwięcej i co nie tylko, tylko zrobimy po prostu proste leki. Proste leki, które dadzą nam duży zysk, bo tak jak nawet się chciałem tam rozczytać, doczytać, czy jak można to zwiększyć, to niestety no, było to nic nie warte informacja, ponieważ nie przynosiły one żadnych konkretnych. You have released a new product. Żadnych konkretnych, że tak powiem, danych. Okej, okay. Tu co tu mamy? Tutaj też było zwiększyć o 1, tak. I tak samo. Zrobimy to tak. Invalid position. Tak. Dobrze. Minimalnie co musimy, żeby po prostu te leki działały i potem pomyślimy nad resztą rzeczy. You have released a new product. Dobrze, nowe produkty dwa mamy. Jest to rentowne. Dobrze, i to jest najważniejsza rzecz, tak? Minimalny koszt, maksymalny zysk w tej chwili, bo zobaczcie. Szkopa jest takie, że zysk operacyjny mamy tu. A zysk ogólny mamy tu, czyli teoretycznie nie zarabiamy, ale praktycznie zysku operacyjnego mamy w plus coś tam ciągle, więc nieźle. O właśnie, tutaj tak, dwa leki, kolejne i ulepszanie. Ulepszanie to jest rzecz, którą będę musiał pilnować, bo jednak jakby nie patrzeć, bez tego daleko nie pociągniemy. I będzie trzeba za chwilkę też zrobić jak najszybciej. Tutaj ulepszone techniki konstrukcji. O, a competitor has released a new product. Czyli tu jednego damy, drugi niech na razie pracuje na nasze te. I teraz tak, tutaj mając 0 do 6 możemy użyć jonizatora i leczyć anginę. No dobrze. Jak teraz wyglądamy z firmą? Mamy dwa leki klasy C, no czyli jest źle. Czyli obniżenie ciśnienia mamy na C+, ale wywołane zaparcia na D, czyli to jest coś, co nam neguje. Ogólnie z tego, co czytałem, to jeżeli lek... Jeżeli lek nie ma ani dobrego, ani pozytywnego efektu, czyli jest jakby obojętny, to wtedy... Dobrze widziałem? New ingredient discovered. Tak, tak, maszyny. To wtedy zyskujemy, że mamy klasę C, czyli musimy zacząć robić leki, które mają... W jakimkolwiek stopniu, dobry efekt jakiś, więc no, wygląda to niezbyt. Teraz tak, tutaj musimy teraz obniżyć. Czekajcie, gdzie mam pierwsze, najbliższe wyjście? O Jezu, tam aż. No dobra, to zrobimy to tu wtedy. Nie wiem, czy tam już, go chyba zimportowałem, ale trudno. Czyli tak, plus jeszcze dissolverem. Dwie pigularki. Żebyśmy też za dużo jednak maszyn nie ten, nie startowali. Bo to może nam wtedy przynieść naprawdę odwrotny efekt. You have released a new product. I to jest zupełnie nierentowne przez ten jonizator. Aha, bo to jest jakiś... O kurwa, przez przypadek to ulepszyłem wyżej.
Ale to też się da sprzedać, jak widać, nie? No to chwila, moment, wtedy, moment. Hehe. I tu mamy teraz 16 musimy mieć. Czyli chwila, czyli 3 razy aglomerator, czyli raz, dwa. Insufficient funds. I zaczyna się robić ciekawie. Czekajcie, ile ten aglomerator kosztuje? 2200. Dobra, zrobimy na razie tak. Zrobimy na razie coś takiego, o. Ogólnie zrobić lek, który tylko szkodzi. Dobry, dobry patent. A competitor has released a new product. Tak, tutaj te techniki konstrukcyjne. Ale okej, mamy na razie plusa w hajsie, tak? To jest dobrze. Bo jednak lecenie ciągle na podbelką to byłby zły pomysł. Teraz tak, dwóch jajogłowych damy tam. New ingredient discovered. Co on tu daje jeszcze? Dobra, czekajcie, zrobimy to trochę inaczej. O tak, i jeszcze podniesiemy o jeden to parownikiem. Dobra. Wtedy będzie trochę lepsza jakość produktu, więc spoko będzie. New World Event. Jaki mamy World Event? Antydepresanty. No dobrze, kolejne antydepresanty. Fajnie, fajnie. Tutaj musimy podnieść. W sumie, wiecie, co zimportujemy, to tu. To podniesiemy to tak. O. Dwa. Bo będzie taniej zrobić tak. Insufficient funds. Tak będzie nam taniej zrobić. Zamiast jednego jonizatora. Dobrze. You have released a new product. Na razie robimy masę produktów. One będą jakości gównianej. Aczkolwiek tutaj akurat trafione mamy. Więc to nam... To nam akurat się tutaj przyda. Tutaj coś ma się lek powodujący zawroty głowy. Spoko. Ok, tutaj mamy to schorzenie wątroby. C plusem na razie jest to. A competitor has released a new product. Będzie ciężko z tym tutaj coś podziałać dalej. Dopóki teraz przyda nam się taka rzecz. Analizator, bo analizator pozwoli nam wyczytać informacje na temat leków. Tak, żebyśmy wiedzieli, co jest lepsze, dlaczego akurat to i dlaczego w takiej ilości na przykład. Ok, zatrudnimy dodatkowego doktorka. Multimixer? Chyba. Dobrze, zróbmy na razie tak. I teraz tu. Analizator. Teraz bym chciał wiedzieć, w którym miejscu tutaj ten lek jest najmocniejszy. Tak się ciekawe, czy to można ulepszyć? Nie, tego nie można dalej ulepszyć. No to będzie nasz lek tutaj taki topowy już. Analysis complete. Okej, dwie rzeczy z analizy już weszły. Analysis complete. I teraz tak, gdzie? Na dwa dalej. Okej, czyli tutaj zamiast tym musimy podnieść kolejnym aglomeratorem i wtedy zyskamy lek o wiele większej mocy. Co z tym będzie się wiązało? Będzie się wiązało to, you have released a new product. No właśnie, że będzie on się lepiej sprzedawał. A co za tym idzie? No właśnie. Zobaczcie, teraz a competitor has released a new product. Różnica.
różnica będzie odczuwalna. Jestem tego pewny. Okej, okay. Oni tam wypuścili nowy lek. My robimy tutaj te zaawansowane metody. New World Event. Patrząc na to, ile mamy kasy, jak ją rozdysponowujemy na ten moment. Okej, okay, kaszel rozkrzela zapalenia płuc. To możemy sobie pozwolić na trochę większą ilość teraz lekarzy. Research complete. Okej, okay, który research się zrobił? Tutaj, aha, autoklaw. Dodajmy kryokondensator. Tu za chwilkę też będziemy powinni mieć już te ekspedycje pustynne. To drugą kolesinę zatrudnimy tu. Insufficient upgrade points. I dalej idziemy na plusie, więc to jest dobre. To jest bardzo dobra rzecz. Upgrade points. I teraz tak, co pierwsze tej ekspedycji pustynnej? Aha, jedno z tego będzie można zrobić za dwóch, pozostałe dwa za trzech gości. Research complete. Dobrze, które można za dwóch? To, czyli układ trawienny i a competitor has released a new product. Dobrze, multimixer w takim razie i pakowarka. Może wirówkę. No, wirówka też się przyda. Okej, analizator tutaj podnieśmy jeszcze. Bo tak. Tu. Ten lek przeciwhistaminowy. Ale to jest za niski poziom. To też jest za niski poziom, żeby to na razie ulepszać. Dobra, to zignorujmy. A competitor has released a new product. No, tam już widzicie, oni wywalają tych leków. Masę. Z jednej strony to źle, bo jednak mamy konkurencję, jednak z drugiej strony spoko, niech oni tam wtedy sobie wyrzucają tego ile chcą. Nikt im nie zabroni. I teraz tak. Ze względu na to, że tu mamy pakowarkę odblokowaną już teraz, to... Jak byśmy mogli to zrobić? Słuchajcie, zrobiliśmy to tak na przykład. Invalid position. Czekajcie, a gdyby to przesunąć w ogóle tak całość? O. Tylko, że to wtedy musiałoby być zrobione co najmniej tak. No, nie powiększyliśmy za bardzo linii całej, ale zwiększyliśmy sobie... Zwiększyliśmy trochę jej obrotność, więc spoko. Multimixer, więc teraz wstrząsarkę jeszcze. Okej, to jest okej, to już jest okej, bo tu mamy już maksymalnie maksymalizowany ten lek. I teraz tak, tu wyszedła się trzecia osoba. A competitor has released a new product. Łagodzenie wrzodów żołądkowych, no dobra. Tylko że tu potrzebowalibyśmy podnieść to. Inhalator zwiększony, aglomerator zwiększony, tak. Insufficient funds. Badania zakończone. O, kryokondensator, super. Dobrze, że kryokondensator już mamy wtedy. No i tu zrobimy czwórkę. I wtedy będziemy mieli przynajmniej już to w pełni operatywne. Tutaj ulepszmy raz, drugi. Dobrze. Teraz tak, tu produkcja. Tu musimy to podnieść o 3. I parownikiem. Dobrze. I autoklaw do redukcji apetytu. Super.
Tyle, że teraz new world event. Jeszcze tak, jonizatorem to. Insufficient funds. Insufficient funds. Jonizatorem ze względu na to, żeby usunąć teraz ten efekt. Koszmary senne nie usunę na razie, bo nie dam rady. No ale okej. To jest do zrobienia. A competitor has released a new product. I teraz to by trzeba było kryokondensatorem. Ile w ogóle mamy? Po 15 minut chyba zapis, więc jeszcze mamy. A competitor has released a new product. Jaki world event? Środki przeciwbólowe. Teraz tak. Mam was czterech. To z czterema nie mogę nic zrobić w sumie. No dobra, globalizację możecie zacząć tam badać. Okej, okay, analizator, pakowarka. Insufficient upgrade points. Analizator już mam w tym momencie ten na maksa. Insufficient upgrade points. A co mamy w plecy? New world event. Aha, to fajne, do środków przeciwbólowych. O, B+, tu już mamy, widzicie, wartość leku, więc to jest dobrze. A competitor has released a new product. Tylko że średnie... New world event. To, że średnie nasycenie to jest wysokie. Nie wiem, gdzie jest pies pogrzebany. A to co, trzeba zrobić patent na ten lek, nie? Trzeba zrobić patent na ten lek i tyle. Opatentować go jako własny. Tylko jeszcze zrobimy go w postaci kremu. Bo to jest właśnie teraz to, nie? Że trzeba uważać też, żeby nie przesycić się rynku. Jesus, masakra. Czyli co z tego, że my tyle tego sprzedajemy, jak to nam... Nie przynosi zysku teraz, nie? No dobra, to za chwilę weźmiemy najwyżej jakiś ten kredyt na to. Kredyt na uratowanie tak naprawdę zysk teraz naszej firmy. Przecież tu nie się odkładają punkciki. Creamer. Zaawansowane produkty. Patenty mamy? Właśnie, punkty będą nam potrzebne też do patentów, nie? Zobaczcie, jak to idzie, nie? To nie idzie w ogóle teraz. A competitor has released a new product. Dobrze. To jest teraz Alek już, no zobaczcie. Research complete. To jest coś pięknego, tylko kurde, nie mamy... To jest chyba trzeciego poziomu już lek. Dobrze, to teraz tak. Taki, który nam za bardzo nie kopnie. Co 75 tysięcy to będzie chyba. Teraz tak. Firma. Insufficient funds. Dobrze. Robimy tak. I złożymy w nie. Właśnie zrobiłem źle. Dobra, trudno. Bo to przecież miało być w wirówce. You have released a new product. Dobrze, nowy produkt. Tutaj robimy patent. Dobrze, patent na 12 miesięcy nawet. Bo nawet z tego już potem wyjdziemy dalej. Teraz tak, to jest potrzebny autoklaw. A competitor has released a new product. Redukcja apetytu jest w cenie. Ej, teraz kurde, nie chcę popaść w to, że z kredytu na kredyt będę skakał. Nie chciałbym, chciałbym tego uniknąć teraz, ale...
Aha, tutaj autoklawy miałem. Znaczy autoklawy, aglomeratory. Teraz tak, tu. Autoklaw czy aglomerator? Insufficient funds. Dobra. Zrobimy coś takiego. I teraz to pomniejszymy o połowę. To będzie akurat 8. I uderzymy to w kryokondensator. Dobrze, pokażcie co z tego wyjdzie. Dobrze. Teraz znowu tu będzie potrzebny autoklaw. Okej. Autoklaw plus jeden. Moment. Nie, ja tutaj dobrze zrobiłem. Bo stąd ja przecież potrzebuję drugim autoklawem to zrobić. Znaczy drugim. Którymś z kolei. Bo ulepszymy teraz to do... redukcji apetytu. Okej. No. Come on, musicie to szybko znaleźć teraz, nie? Analysis complete. Okej, fajnie. Redukcja apetytu. Analysis complete. Tutaj. Czyli maksymalna siła na 14. I tu mamy teraz 3. Czyli tak. Czyli 3. 6. Z 6 wchodzimy na 8. Nie, z 6 wchodzimy na 12. Dwanaście. 13 i 14. O Jezu. Insufficient funds. Dobra, zrobimy to na razie tak. Ale będzie to już insufficient funds. Super lek, chciałem powiedzieć. Holender. No trudno. Teraz tą jedną rzeczą się zajechałem. No jedyna nadzieja w tym, że teraz... Insufficient upgrade points. Jedyna nadzieja w tym teraz, że tymi upgrade pointsami tutaj to... Patent complete. Okej, patent jest. Dobrze. To teraz tak. To spada. Oni nie mogą tego produkować leku. Dobrze. I teraz tak. W sumie jak już mamy tą kasę, on jej za chwilę i tak nie będzie. Tak. Dobrze. Figularkę jedną dajmy tu. Tu dajmy wirówkę, bo zmniejszymy dzięki temu ten efekt negatywny. Aha, dobrze. Czyli tak, tak, tak. You have released a new product. Dobrze. Okej, okay, powinno być dobrze. Powinniśmy coś z tego tam uszczknąć. You have released a new product. Centryfugę trzeba zrobić, bo centryfugą damy radę tutaj sporo rzeczy nadrobić jeszcze, takich jak brakujące komponenty. Może nie, ale
Bardziej chodzi o kwestię, że złe na przykład efekty, tutaj to wymieszamy z czymś i te koszmary senne postaram się jakoś wywalić. A competitor has released a new product. Jest źle. Jest new źle. World event. Nadciśnienie. Mamy 700 w dupę tylko dlatego, że mamy te kredyty, więc trzeba teraz przetrwać te kredyty jakoś. I inaczej po prostu na razie nie damy rady, nie? Jest 75%. New loan available. Na tym nawet nie załatam tego, więc to nie ma sensu, dobra. Okej, tu robię tą centryfugę. Suszarkę UV, chromatograf, to będą te rzeczy, które nam się przydadzą. Strzykawki w ogóle, też to by było dobre. Zrobić tutaj wtryskiwacz strzykawek. Jak wyglądamy w ogóle z lekami? Mamy jeden lek na B. Kilka rzeczy, które przynoszą nam głównie straty. Tego już nie mamy, to nie jest ten. Średnie nasycenie, no jest... Właśnie, możemy też zaszyć składniki przecież. Na razie się nie przejmuję tym, że nie mamy kasy, bo to jest jednak coś, czym damy radę tu jakoś walczyć. Ten nasz gagelek przede wszystkim przybustujmy teraz, bo on nam przynosi tutaj w miarę pieniążki jakieś. Research complete. Okej, kolejne badanie. Centryfuga. Okej. Dobrze, mamy centryfugę. No i teraz tak. Fajnie by było tą centryfugę gdzieś tu umieścić. A competitor has released a new product. To tak czy owak mieszam dwa leki. Moment, tu mamy gdzie? W górnej części, a ty masz? No, też mniej więcej w górnej części. Jakby nawet zmiksować te dwa leki, podrażnienia skóry i koszmary, wywalić gdzieś tam banalizer, żeby to szło. To byłoby ciekawie. Ale okej, zaraz spłacimy to. Niedużo dalej będzie to do spłacenia. Więc my powinniśmy wtedy jakoś dać radę z tym. Tu może nie, ale to... Insufficient upgrade points. To ulepszymy sobie. Mamy 100 tysięcy w pałę, no kurwa, jakim prawem, jakim cudem, ja się pytam, gro. No, come on. Dobrze, i teraz co? I teraz powinniśmy mieć... Chuja. 200 kurde na 50 tysięcy jeszcze. Nie wiem jak z tego teraz wybrnę, ale... No ale coś pomyślimy. Coś pomyślimy po prostu z tym, ale... Zobaczymy. Dobrze, na razie pakowarki tutaj nie działają, te dwie. Co dalej? Czy to jest w ogóle rentowne? Nie no, jest rentowne. Tutaj tak samo. New World Event. Jaki mamy event? Spadek popytu leków na brodawki płciowe, zarąbiście. Moment, jaki tu mamy lek? Na redukcję apetytu. Co ja teraz odwaliłem? Ej, naprawdę, co ja teraz odwaliłem? Bo mi się zdawało, że ja inny lek badałem. Insufficient upgrade points. New loan available. O, super. Kurde. Jeżeli to zrobimy, to musimy zrobić dwa leki dobre. No dobrze, i teraz tak. Cyk, cyk, cyk.
Dlaczego ja to zrobiłem? No dobra. Dobra, ale wiecie co? To będziemy przekombinowywać w następnym odcinku. A w tym dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej.